W zeszłym tygodniu miał swoją premierę ponowną, dodatkowo najlepszy dodatek do Warcrafta, a w zasadzie Wrath of the Lich King na klasiku. I jeżeli zastanawialiście się tak samo jak ja, jak to by było poprowadzić falę nieumarłych do inwazji na Azeroth, to mam dla was dobrą wiadomość. Możecie teraz to zrobić w modyfikacji do Europki World of Warcraft Universalis, opartą właśnie na uniwersum Warcrafta, jak i World of Warcraft. Możemy rozegrać okres historyczny pomiędzy powstaniem Hordy, czyli jej przybyciem, to co widzieliśmy w filmie Warcraft, aż do Mist of Pandaria, gdzie mamy słodziutkie pandusie. Oczywiście w międzyczasie te wszystkie zakładki, które tutaj widzicie, również zmieniają świat, wprowadzają nowe frakcje lub kasują te, które upadły w międzyczasie. Mamy też powrót do naszych najsłynniejszych postaci, tak jak na przykład do Jesus Trala, który rządzi Orgrimmarem, czy też Arthasa, który właśnie siedzi na swojej cytadeli i przewodzi kolejnej pladze. No jakby się tutaj znaleźli, nawet jak jesteś fetyszyści aliantów, no to możecie pograć Varianem Wrynem, broniąc się właśnie przed plagą, czy nie wiem, podbijając Orgrimmar, rozwalając Hordę i tak dalej. No ale to już mówię, to trzeba być jakimś mega fetyszystem. Jeszcze rozumiem osoby grające krasnoludami, ale Stormwind, serio, szanujmy się. Witam imperialistów, tutaj Lukas. W sumie dajcie mi znać w komentarzu właśnie, którą frakcję popieraliście, którą najczęściej graliście. Czy byliście w Alliance, czy może graliście Hordą? Jestem po prostu ciekaw, jak to wygląda wśród moich widzów. Ja osobiście jestem hordziakiem pełnym sercem, no i nie mogę zdzierżyć, co tutaj zrobiono z Hordą fabularnie w ostatnich dodatkach i jak ją przedstawiano, no ale trudno, rozumiem, że tak musiała historia się potoczyć. Najbardziej nie mogę wybaczyć tego, co zrobiono mojej ukochanej Banshee Queen. Ale nieważne. Pewnie spodziewacie się, że zagram na zakładce Wrath of the Lich King. Nic bardziej mylnego, bo uważam, że szczerze mówiąc przegapię bardzo dużo gameplayu, startując od momentu Arthasa. O wiele ciekawsze jest zaczęcie od zakładki Rise of the Lich King, gdzie waszym celem będzie właśnie spaczenie Arthasa i doprowadzenie do sytuacji, które znamy właśnie z Wrath of the Lich King. Powiem szczerze, mega klimatyczne, już rozegrałem sobie tą kampanię i będzie się działo, tyle wam mogę obiecać. Plaga The Scourge startuje na takim kontynencie północnym, który się nazywa Northrend. Co jest w sumie dość oczywiste, bo znajduje się na północy, pomiędzy Kalimdorem oraz Eastern Kingdoms. A cała planeta nosi nazwę Azeroth. Jako że nie jestem ekspertem od lore, no to może nie będę wam go za bardzo prezentował, bo tylko się zbłaźnię, a wiem, że lore WoWa bywa momentami bardzo dziwne i skomplikowane i w ogóle nie trzyma się kupy. Ale w skrócie dla osób, które może nie znają za bardzo tego uniwersum, a chciałyby wiedzieć, co tutaj się w ogóle dzieje i do czego dążę, plaga to po prostu, można powiedzieć, armia nieumarłych, która została stworzona przez armię demonów. Nieumarli mieli szerzyć zniszczenie oraz zamęt, by ułatwić inwazję na Azeroth płonącemu legionowi. A ostatecznie wyszło jak zawsze. Początkowo była mu posłuszna, potem się uwolniła, no i wiadomo, plaga nieumarłych musi robić to, co robią plagi, czyli się rozprzestrzeniać i zamieniać wszystkich na nieumarłych. To tak w mega dużym skrócie. No ja będę dążył do upadku Lordaeronu, czyli wielkiego, potężnego królestwa ludzi. I co do najważniejsze, do spaczenia Arthasa, żeby stał się kolejnym królem liszem. Zresztą nasz obecny król lisz, którym jest orkowy dawny szaman, wiek 20, nie wiem, dziwne to jest, jest naprawdę przekoksany. 666. Mamy formę rządów właśnie plagi, która zwiększa nasze zasoby ludzkie o 100% oraz liczbę armii o 100%, jednak spowoduje, że wszyscy na świecie za bardzo za nami nie przepadają. No ciekawe czemu, nie? Mamy też unikalną formę rządów, która, o właśnie, jeżeli pójdziemy w Lichborn, zwiększa jakość naszej armii, szybkość oblegania, ewentualnie pójdziemy w drugą stronę i jeszcze dodatkowo zwiększamy nasze zasoby ludzkie. Ja raczej postawię na jakość. Mamy też już dostęp do mechaniki absolutyzmu, która działa w zasadzie mniej więcej jak w Europce, czyli pozwala nam szybciej podbijać. Z tego co widzę, mamy też unikalne modyfikatory dla naszego kraju i niektóre nawet dość bolą. Te koszty doradców są po prostu astronomiczne. No ale doradcy też są klimatyczni. No zobaczcie, każdy z nich wygląda jakby był właśnie nieumarłym jakimś Death Knightem czy cokolwiek. No ale zatrudnimy jakichś takich na początek. O, widzę, że będzie dużo więcej podbijania. I chyba mamy mechanikę hordy z tego co widzę, bo mamy bonus do palenia prowincji. Idee plagi! No to powiem wam szczerze mówiąc, jeżeli ktoś wejdzie na nasze terytorium, to ma przerąbane, będzie bardzo szybko ginął. Attrition for enemies jest mega zwiększone. Mamy zwiększony gathering, więc możemy naprawdę nieźle zarządzać. Morale
armii 20%. Lepsza piechota, tańsza piechota, super sprawa, szybciej odnawianie wszystkiego. Znowu lepsza piechota, a nie, to coś tutaj, że spojrzałem. A, to jest po prostu tańsza piechota. Tutaj jest lepsza piechota. Nawracanie, dodatkowy misjonarz, więcej absolutyzmu i efektywność administracyjna. Za całe rozwinięcie Gavering nam się zwiększa, a ten też jest całkiem niezły. Dobra, zwiększmy stabilność, żeby nam prosperity rosło. O, i widzę, że mamy również ordery. Jol. Ale to dziwne. Które zwiększają nam manpower, zmniejszają nam koszty developmentu, produkcję zwiększają, produkcję dóbr oraz zmniejszają koszty rekrutacji. No nie powiem, wygląda to dość ciekawie. Każdy daje nam też inne bonusy do prowincji, więc będzie trzeba się rozejrzeć po tym wszystkim. I z tego co widzę, mamy przez pewien modyfikator dość dużo autonomii w naszym kraju. 25% to dość sporo. Ale przejdźmy do estate'ów i tutaj jest troszeczkę zmian. Mamy tylko dwa stany. I powiem wam, że musimy bardzo uważać na stany, ponieważ one mogą nam się zbuntować bardzo szybko. Tylko nie jest tutaj to napisane. W momencie, kiedy przekroczymy 70% influenza u któregoś ze stanów. Więc działa to troszeczkę inaczej niż w standardowej Europce, a już mamy 51% wpływów u szlachty. Dlatego tutaj bierzemy tańszych doradców oraz więcej manpowerka, ale jest naprawdę całkiem nieźle rozwinięty. Na przykład tutaj większa dyscyplina, tylko utrzymanie wojska plus 500%, koszty anektowania plus 25%, ale na przykład usuwa na to całe koszty anektowania w formie straconej diplomatic reputation. I to mi się też mega mocne wydaje. Możemy odbierać ziemię i to chyba nie wkurza estate'ów, więc to będzie ostatni przywilej, który wezmę u nobility. Te 5% siege'a aż tak mocne nie jest, tak samo reinforcement speed aż tak mocne nie jest. Chociaż te koszty technologii by się przydały, ale za dużo influenza. Trochę więcej wezmę u dead priestów. Na pewno nie chcemy internal development, bo ja tutaj wojen raczej dużo będę toczył, ale dodatkowy misjonarz nam się przyda. Warscorers versus other religion jak najbardziej. Bardziej na propsie, nad kosztem dyplomatycznej reputacji, nastawienia innych nacji. Jestem mega ciekawy, co to jest to Rise the Dead event. Przetestujmy go! Większa agresywna ekspansja to większe koalicje do walczenia, prawda? Zawsze na propsie. No i oczywiście tańsi doradcy oraz tańsza technologia administracyjna. I przekroczyłem 70%. Ups, ale może się nie wkurzą teraz, bo wziąłem przecież pewien przywilej. A to może chyba działa tylko i wyłącznie na nobility. O, a tu teraz mam napisane 80. Okej, to trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Idę, tutaj powiem, że przeglądałem je wszystkie i prezentują się naprawdę mega ciekawie. Pierwsze kilka, no to jest dokładnie takich samych, które mieliśmy w podstawowej wersji gry do momentu profesjonalizmu, który mam wrażenie, że jest Expanded Mod Family, ale Specialist Arm, Armaments i tak dalej wydaje mi się unikalne. Ja wezmę Armaments, bo wydaje mi się mega mocne. Land Fire Damage zwiększone, Cavalry Shock zwiększone, Fire Damage Received zmniejszone, mega mocne, no i przyspieszanie oblegania jako nasze pierwsze rozwinięcie. Drugie rozwinięcie, no to weźmy na pewno religijne. Potrzebujemy misjonarzy, mamy dużo prowincji do nawracania, mega mocne. Poza tym tutaj religijne dostają kolejnego boosta Warscore Cost versus Other Religion 15% i to jest super, super mocne. No i dyplomatyczne tu miałem największe problemy, bo zobaczcie, Subjugation 20% Province Warscore Costa, Influence 15% Warscore Costa i tak dalej, nie? No więc, ale wziąłem trade, które są, wydają mi się, standardowe. Jeszcze tych asymilacyjnych chyba przegapiłem, bo ich totalnie nie kojarzę, żebym na nie spojrzał. Ale wezmę handlowe, żeby więcej pieniędzy robić, chociaż ekonomicznie nie stoimy źle, bo zarabiamy. Nasze wojsko kosztuje grosze. No, grosze dosłownie kosztuje nasze wojsko, więc tutaj nie mamy co narzekać. Możemy go też spokojnie więcej dorekrutować, co też będę robił. Misje! I tak, one będą nam się zmieniały z czasem. Nie wiem w sumie, od czego to zależy. No ale na początku musimy mieć siatkę szpiegowską na Jutunheim. Gdzie on był? Gdzieś tutaj. A nie, na północy jest. Okej, okay, no to robimy siatkę szpiegowską na Jutunheim, żeby wykonać misję. Proszę, robimy. Mamy stabilność do zwiększenia, co w zasadzie też chcę zrobić. Co tutaj dostajemy na to? Nie, conversion of Jutunheim. A, bo my ich tam spaczymy, tak, przecież tam potem były te walkirie i tak dalej. No i kolejna sprawa, muszę być w wojnie defensywnej z Azjonarub, jeżeli dobrze widzę. A Azjonarub jest tutaj, na południu. Nowy zachód od nas. Czyli musimy w pierwszej kolejności zaatakować te smoki, Saphiron Brood, czyli chyba potomkowie Saphiriona. No nie powiedziałbym, że nasze królestwo potrzebuje tak słabych czempionów, ale no niech będzie. O,
i mogę wreszcie rywali ustanowić. Akurat Azinaru będzie jednym z nich, a zanim rozpoczniemy naszą inwazję, to jednak pozwolę sobie rozbudować armię na takich jakichś dwóch bardziej porządnych staków. Wiecie, no trzeba przygotować się na wojnę, nie? LOL, moja konnica wygląda jak pająki. Ej, mam nadzieję, że nie ma tutaj nikogo z arachnofobią. I tak przyglądam też te budynki i powiem wam, wydają mi się mega mocne. Produkcja 10%, efektywność produkcji, trade power zwiększone. I też fajnie jest to podzielone na takie, o, paskowe grupy, administracja, militarne, potem mamy tutaj manufaktury i fortyfikacje. Bardzo prosty i przejrzysty interfejs. Jeden z lepszych, jakie widziałem, szczerze mówiąc. A potem tutaj baraki, zwiększenie limitu do floty, znowu coś do floty. Parcy. O, block slave trades. Okej, dość fajnie to wygląda. Przyspieszenie rekrutacji oraz zmniejszenie kosztów i przyspieszenie ruchu. Super sprawa. Bardzo lubię te drogi. To zresztą drogi powinny być w normalnej Europce, naprawdę. Nie wiem też, co to robi, więc nie wiem. Zbuduję to tu i zobaczymy, co się wydarzy. Aha! Mamy pewne wydarzenie, które no, kranie skądś tam development i przenosi development. Okej. To nie, bo my raczej dewować naszych prowincji nie będziemy. Zobaczcie, jakie my tu kary mamy wszędzie. Gigantyczne. Za Arctic? Nie, nie wiem czemu. Jakaś baza musi być gigantyczna. Tak, bazowy koszt 100 punktów. Mega duży. O nie! Nie umarli mi, umarli. Chociaż, powiem szczerze, jak teraz się zastanowiłem, to może być fajna mechanika do zabierania developmentu na przykład z podbitych terytoriów, no bo w naszej stolicy jednak development nie dostaje żadnej kary z autonomii, a we wszystkich innych tak, 25%. Przynajmniej dopóki się nie pozbędziemy tego modyfikatora, stąd notaza mnie jailors. Ta, musimy zdecydowanie pozbyć się ich z naszego kraju. A kiedy ja to tak schrzaniłem? Dobra, czas na generałów, naszego władcy na pewno nie chcemy na generała pod żadnym pozorem, albo nie warunkiem ani nic. No i atakujmy Saphirion Brood. I z tego co widzę, to Holy War, jak i Scourge, to praktycznie to samo. Rozpoczynamy naszą inwazję! Ej, jak duże to jest w sumie? Okej, tylko tutaj mają swoje prowincje, super. I najechaliśmy Dragonkinów, czyli takie smoko-podobne badziewia, które mają... O kurde, ile to ma dyscyplinki! Ej, nieźle mnie tutaj rąbią. Ja? Ile ja mogę mieć tej kawalerii, że już ratio przekraczam przy 50%? Czekajcie, ile ja tej kawalerii mogę mieć? 50%? A, okej. To jest co najmniej dziwne? No ale niech będzie, to straty mi zadają gigantyczne. Rise the dead! Ej, ja po każdej bitwie tak mogę robić? Super! Znaczy nie wiem, co to się dzieje, ale mogę odnowić manpower, mogę wskrzesić łuczników w naszej stolicy, albo kawalerię, albo cofnąć to. Nie, no to weźmy sobie manpowerka, nie? Nasze ciało pulty, dosłownie to są ciało pulty, jeżeli dobrze kojarzę. Wyślijmy do oblegania. Jaki mamy bonus maksymalny? Plus 5, czyli możliwe, że jak rozwinę ideę, to będę miał do plus 8. To powinny naprawdę fortece mega szybko padać. Zobaczymy, jak to będzie. I serio, każda bitwa daje mi manpowera albo coś więcej. Ciekawe, czy to od czegoś jeszcze zależy, nie wiem, od wyniku, czy to zawsze jest tylko 2000. No nie wiem, no ale bitwy wygrane, więc możemy się rozprzestrzenić. I tutaj zdobywamy Icy Pass, takie przejście właśnie do tego regionu, do Boren Tundra, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dobrze pamiętałem. Ej, i im dłużej gram, tym bardziej mam ochotę kupić abonament i kurka zagrać Voltka. Nie mam czasu, nie mam czasu na żadne gry MMO. One są takimi zjadaczami czasu jak Europka. Mamy też możliwość podejrzenia statusu naszego Lich Kinga. Nie wiem, no mamy, że to jest Ork i chyba Wizard, ale tutaj to ja... A, 500 punktów potrzebuję administracyjnych, okej, żeby coś więcej zrobić. Zobaczymy, czym to się będzie jadło. Mamy też możliwość zamknięcia Dark Portalu. Wow! Też mega klimatyczne. W ogóle wydaje mi się, że to może być bardzo fajna modyfikacja, jeżeli się okaże stabilna, do rozegrania jakiejś kampanii multiplayer z wspierającymi. Nie wiem, to niech wspierający dadzą mi znać, czy byliby tym zainteresowani, jak skończymy naszą obecną kampanię, żeby zagrać coś na tej modzie. Chciałbym powiedzieć, że zjadłem całe jaszczurki, ale niestety nie. Koalicja też nam się nie tworzy. No ale większość ich terytoriów zdobyliśmy. Ale to nawracanie... Trochę mi to zajmie. No to mam odpowiedź, też muszę wstrzymać się z moimi podbojami, dopóki nie rozwinę idei w sumie. A że przyrost punktów mamy naprawdę niezły, to może jednak poczekam z tymi dalszymi podbojami. No może to podbije Azjonarup, no. Bo nie sprawdziłem mojej religii. Ona zwiększa nam znowu manpower, koszty regimentów i możemy wykupić dalsze rozwinięcia. Siła misjonarzy, koszty konwersacji kultury, manpower zwiększone, siege ability, poprawianie relacji. Na co to komu? Nie rozumiem tego. No ale nieważne, ja już wiem, co wykupię. Pierwszy aspekt, bez dwóch zdań.
To tak nie fajnie, lojalność priestów mi spadnie, no ale trudno. Ale nie to wam chciałem. Zauważyłem, że mamy tutaj system magii, bardzo podobny do tego, co widziałem w Anbenarze. No może oprócz tej many, którą tutaj mamy. Mamy podział spali na różne, albo podstawowe, gdzie możemy dokonać jakiejś inwokacji i coś się wtedy wydarzy. Ej, powiem szczerze, chcę stabilność. Super! Kolejne, bardziej zaawansowane spele, na przykład ta konstrukcja, ale to jest na jedną prowincję, czy nieważne. W ogóle dużo tego tu jest, trzeba to wszystko sobie przejść. Dodatkowe punkty. Super sprawa. Wow! Dobre! Okej, okay, no i spróbujmy wykonać nasze pierwsze zadanie. Conversion of Yunheim. I co? Serio? Jedna prowincja im się zmieniła? I wiara główna pozostała taka sama. To dość dziwne wydarzenie. Teraz kara Lich Kinga. Dlaczego? Czemu ja ich muszę ukarać? Nieważne. Co się wydarzyło? Nic. Albo ja nie wiem, co się wydarzyło. Ej, to jest fajny bonus. Za 100 punktów militarnych mogę jeszcze zwiększyć siłę mojego nawracania i przywrócić więcej nieumarłych. Czemuż by nie? Mam też bonus do handlu w Saronite. Okej, okay, to już wie, co się u mnie wydaje wszystko i na co to idzie. Możemy ulepszyć też Ice Crown Citadel. Czemuż by nie? 300 golda to tak. Mogę sobie na to pozwolić. Mam też dużo manpowerka, więc możemy to przyspieszyć. Tak, z podbojami poczekam aż do wykonania przynajmniej tego trzeciego rozwinięcia, żeby w jakimś sensownym tempie nawracać. Ale że nasz Lich King się zestarzał, czy co? Co się wydarzy wtedy? Straciłem punkt militarny? Nie. To i nie wiem, co się wydarzyło. Jak zwykle, jeżeli lepiej znacie te modyfikacje niż ja, a na pewno tak jest, bo możliwe, że macie więcej czasu na ich ogrywanie, gdzie robię coś głupiego, możecie mi zwrócić uwagę w komentarzu, tak? Oczywiście jestem bardzo chętny na to, bo modyfikacja mi się mega podoba i chciałbym jeszcze coś z niej nagrać. Tym bardziej, że Kappa Guy, który napisał do mnie i poprosił o to, żebym zrobił coś z tego moda, polecał mi zagrać trollami. Tak naprawdę. Pobawmy się troszeczkę też w handel i przesyłanie do nas, żeby zwiększyć income. Jest! Pół dukata więcej! W sumie te wojska tak mało kosztują utrzymania, że bardzo opłacalne jest mi ich trenowanie. I jakie bonusy tutaj dostajemy? Żadnych? A nie, przepraszam, to tutaj się patrzyło. Darkmoon Fejre, boże, nie wiecie, ile czasu w tej grze mi zajęło rozgryzienie tego eventu. Znaczy, w sensie nie w Europce, ale w WoWie, jak to tam wszystko działa. Masakryczny event. Ale zobaczmy, jakie my tu mamy bonusy. Za wszystko dostajemy całkiem niezłe i to znowu nam nastakuje fajnie rzeczy. National Garnizon, Manpower zwiększony, koszty generałów tutaj minus 25. To jest bardzo złe, że tutaj to się to znajduje. Wiem, że macie mnie zadzbana, dlatego się nie zdziwiłem. Widzicie, jak wam powiem, że dopiero teraz zauważyłem, że ja mam tu frakcję. Koszty doradców możemy mieć zmniejszone. Widzę, że też idee, to zostawiamy na razie. I koszty anektowania. To możliwe, że powinienem tak grać, że robię sobie wasali i potem ich anektuję. Tutaj jest manpower. Okej. Okay. No dobra, na razie weźmy ideę. No ja chciałem tak podbijać głównie sam i nawracać prowincję, no ale wygląda na to, że jednak bardzo by nam się przydał influence idea, diplomatic annexation, cause oraz te subjugation, gdzie mamy znowu... A nie, czy mi się coś pomyliło? Gdzie to było? No wiecie, rozumiecie, no po prostu tego typu gry zawsze są masakryczne, jeżeli idzie o ogarnianie wszystkich statystyk i tak dalej, gdzie się co znajduje. Tak, tutaj jest monument, czekajcie, jestem... A, tutaj się patrzę na monumenty, więc ja mam mój mózg. O, dobre to też. Znaczy w sensie ten manpower z prowincji. Ej, ja mam jeszcze drugi monument, tuż zaraz obok mnie. A nie, to jestem ja akurat. Co mi... ulepsza moją armię. Yeah! Religious Zeal. Szybsze nawracanko. Tak samo szybko zmieniają się promocje na NB. Zajrzyjcie tam, linki macie w opisie i serdecznie wam to polecam. Dobra, w pierwszej kolejności może postawmy budynki... Taksy? Nie. Produkcja? Może. Lepsza produkcja? Może. Dobra, budynki do produkcji po prostu. W sumie możemy też zabierać stąd development, bo czemużby nie? Wolę, żeby jednak Ice Crown Citadel było takim naszym ulubionym miejscem do rozwoju. I tutaj mam zagwozdkę, jaki order zrobić. Czy 5% production goods jest takie dobre? Czy może iść w manpower? Dobra, produkcję normalnie zwiększmy w całym regionie. I nasze pierwsze rozwinięcie. Gildie? I teraz jak wydałem hajs na konstrukcję, to no dobra, na pewno development jest beznadziejny. Możemy też mieć jakiś stan darmowej pracy, z tego co tutaj zauważyłem. Takich chętnych pracowników, co lubią pracować za darmo. Ale nie mogę tego wprowadzić, nie wiem czemu. Nie rozumiem, nieważne.
a możemy też zainwestować, to by było niezłe, w chłopstwo, wow, bardzo mocne. No ale nie możemy tego zrobić, więc lecimy w konstrukcję. Ale się sfrajerzyłem poprzednio, ale się sfrajerzyłem. A jakie edykty mogę tu odpalić? Kolejny construction time, o nie. I produkcja dóbr i missionary maintenance, to takie troszeczkę słabsze. Ale też mamy siłę misjonarzy, no to nawet wiem, gdzie odpalę tą siłę misjonarzy. Bardzo mi się przyda w tym regionie, żeby wszystko nawrócić. A tutaj powiem wam szczerze, że goods production wydaje mi się obecnie najmocniejsze z tych wszystkich edyktów, które widzę na ten moment. Następca tronu umarł. Niesamowite. W prowincjach z monumentem to Village Hall budujmy, bo to zawsze będzie mi dawało tańsze rozbudowanie monumentów. I wreszcie wykonałem misję na stabilizację Ice Crown Citadel. Wow! Fajne bonusy, trzeba było to zrobić znacznie szybciej. Teraz możemy ustanowić, że Anzionarub jest naszym historycznym rywalem. Super, 50 developmentów w naszej stolicy, mega mocne. Wiecie co, ja sobie tutaj jeszcze walnę inwestycje. Co prawda development nie da mi jakiegoś dużego bonusu, no ale zawsze inne budynki będą się robiły szybciej, no i monument będzie tańszy. Zbudowaliśmy też świątynię w Ice Crownie, co jeszcze bardziej mi zwiększa siłę misjonarzy. Czy ja dobrze widzę, że misja mi się rozprzestrzeniła? No chyba tak. Możemy wybrać pierwszy aspekt naszej wiary i w takim razie, skoro nawracanie idzie mi całkiem nieźle, to mocno się zastanawiam się, czy nie wezmę kosztów zmiany kultury w późniejszym etapie, ale dobra, nawracanie pierwsze robimy, potem weźmiemy manpower i kulturkę chyba na końcu. A my dalej rozbudowaliśmy naszą stolicę. Dzięki temu dostajemy na niezłe bonusy, które nam posłużą do podboju, jak i roszczenia terytorialne. To jest zmiana faktu, że i tak muszę się przebić na razie przez Cathedral of Darkness obszar? Nie wiem, co to jest. Jak to? Degeneracja naszego władcy? Nie! No to chyba punkty dyplomatyczne najmniej się mi na razie przydadzą. I mamy też możliwość rozprzestrzenienia naszej wiary. O Boże, w tym tej nodzie co nic mi to nie da, bo i tak jest wszędzie nasza wiara. Chyba, że tutaj się to nawróci. Tak, tutaj, super. A ja nadal robię naszą ekonomię. Dosłownie wszędzie zbudujemy budynki do goods production. Nie wiem, możliwe, że też wydewuję naszą kopalnię złota, bo nie zauważyłem jej wcześniej tutaj. I w sumie abdykuję naszego następcę. O, ci czempioni są mega szybcy. No, jak widzicie, nasz income naprawdę nieźle zwiększyłem w międzyczasie. Ciekawe, jakim cudem Anzionarub przegrywa teraz wojnę. Ma więcej wojska od przeciwnika, a całe jest oblegane. Dziwne to. Wprowadźmy instytucję. Nie wiem, kiedy ona się pojawiła, ale nie będę narzekał, bo możemy jeszcze bardziej zwiększyć naszą produkcję. I chyba to jest najbardziej sensowne. Haha, militarne organizacje. No, my musimy iść raczej w ilość niż w jakość naszej armii. Na najemnikach też nie polegamy. Chociaż kusi mnie ta dyscyplinka, ale 20% manpowera stracić to jednak to boli. A, dobra, bo jestem głupi. Teraz działam dalej szpiegowsko na Dragonflyers i to jestem głupi, bo to im odpala eventy, nie mi. Ups. O, zrobienie tej całej ścieżki. Naprawdę? Mogłem to zrobić? Dobra, lecimy. Poprawiamy relacje. Będą moją marchią w przyszłości. No i nawiązałem pozytywne relacje z Jutunheimem, przez co poprzysięgli mi lojalność. Są naszą marchią. Lol, a te tereny dostałem dla siebie. Jakie to jest OP? Dobra, musimy przez to Imriarów zaatakować, żeby mieć tam dojście. Miss Weaverami też będziemy mieli wojnę, no ale to mnie raczej nie interesuje. Zapomniałem dorobić armat troszeczkę, więc doróbmy. Dobra, i nasze armie plagi zmierzają teraz na punkt, żeby się rozprawić z przeciwnikiem. Oblegamy też już ich stolicę. Dobra, na razie Schulazar Base mnie nie interesuje, więc będziemy Miss Weaverów wyjmowali z wojny po prostu. Kolejny monument rozbudowujemy, co spowoduje, że będziemy mieli jeszcze lepszą armię. Uniwersytet na Bradgate, no nie. To mnie nawet śmieszy. Dobra, bierzemy go, nie? Undedy też mają prawo do edukacji darmowej. A tutaj walczę z czym to jest? To są ci też nieśmiertelni, jak pomimo, tacy Norska byli. 98 dyscyplinki, ja mam 96. Masakra, mam strasznie mało tej dyscypliny. Więc muszę naprawdę duże armie wysyłać na moich przeciwników, żeby mieć z nimi szansę w bitwach. Ale zawsze możemy powołać więcej podbroń. No i przestali istnieć. A plaga przejmuje cały Imriar. Plaga wiecznie żywa. Jakkolwiek żywi mogą być umarli. No wiecie co, jednak wezmę koszty zmiany kultury. Pierwsze. Tutaj rozpoczynam budowę budynków, co też mają zmniejszone koszty zmiany kultury. Na tych wszystkich prowincjach, co nie mają mojej kultury oczywiście. I na koniec weźmiemy edyk do zmiany kultury. Bo czemuż by nie? Serio? Old War był tutaj? Ciekawe co on daje. Czy jest tutaj monument? Jedna z najlepszych instancji ever. Znaczy rajdów ever. WoWie ogólnie moim zdaniem. Koszty technologii. Ej, i Mirion jest workshop. Eou, dobre to. To chyba trzeba będzie odwiedzić Ulduar i go też po... Coś nie mam szczęścia do tych następców.
dokończyliśmy nasze przekoksane idee i powiem wam szczerze, że teraz możemy odpalić jeszcze bardziej przekoksane polityki, bo czemuż by nie? Kolejna forma rządów i nie ukrywam, mega mnie interesuje, żeby kliknąć to i dać przywileje dla szlachty, kolejne większe, no ale niestety raczej pójdziemy w to, żeby zmniejszyć ich wpływy, bo są gigantyczne. Pozostałe rozwinięcia już nie były aż takie mocne i nie wiem za bardzo też, jak działa Strong Royal Court rozwinięcie. A nie, tu jest Manpower! Dobra, będę zmieniał na to, ale nie, czekajcie, minimalna autonomia plus 10, nie. I super, wszystkie nasze idee rozwinięte, kolejny przywilej możemy brać, Trade Range, Artillery versus Fort, nie miało być plus 3? A nie, tutaj jest versus 3, czyli łącznie plus 4, oh my god. Dobra, więcej naszych machin oblężniczych, więcej. Jest tu Holy Roman Empire? O lol, jest. Nawet tego nie zauważyłem. Ej, czy to jest upant? Ej, to ja myślałem, że Horda będzie działała tak jak Holy Roman Empire. Jakoś tak na logikę to mi to lepiej pasuje cały system do Hordy. Przecież tam Warchief był wybierany i tak dalej. No ale okej, my ruszamy dalej z naszymi podbojami do prowincji, na której mamy roszczenia. Jak nie mam dyplomaty? Jak to się mogło wydarzyć? Wchodzę i od razu mam 21% progresu na forcie plus 9 na starcie. No przecież to jest jakieś chore. To jest chore dosłownie. Ciekawe, czy za pierwszym tikiem to zdobędę, tą fortecę. Wiecie co, jeszcze raz sobie przetestuję, jak działa ta opcja z tym developmentem, bo ją wrzuciłem do budowania. Wow, exit. Dobra, czyli tego nie mogę aż tak często chyba robić, albo nie wiem, co tu się dzieje. Zobaczmy jeszcze raz, albo tu i tu. Zobaczmy, jak to się wszystko wydarzy. Jakiś purge, a to na raz się robi? Jak to działa? Kurka, jakoś to tak... A tu? Też purge. Ej, ale zmieniamy kulturkę! 10 lat dostajemy minusa. To tak z ciekawości zbudowałem wszędzie. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Okej. Okay. Aha, czyli tu może działa na jednej naraz ten event. Tak niefajnie. Czuję się oszukany. Ile ja tu golda straciłem? I teraz nic już nie mogę zrobić. Czyli to mogę chyba raz na rok zrobić w jakiejś prowincji. I albo zabiorę development, albo zmienię kulturę. Coś takiego. No ale my podbijamy w międzyczasie kolejne prowincje dla Cytadeli. Co nam daje kolejne roszczenia do terytoriów, więc plaga będzie się rozprzestrzeniała. Czekaj, co tutaj robi Azjonarów? Przecież to było tutaj tylko. Dziwne. W sumie jak tak patrzę na świecie, to ja jestem chyba najsilniejszą frakcją. Potem jest Heart of Fear, to jest u takich klakenów, jeżeli dobrze pamiętam, takich robaczków. Zgadza się. Ej, niezłe to jest. A potem w kolejności Lordaeron, który no w sumie już nie powinien być rządzony przez Arthasa, no ale to wiemy, że to ma się na razie nie jak do linii czasowej WoWa, no. The Unbound, to jeżeli dobrze pamiętam, to chyba powinny być takie istoty, nie wiem, energii złożone czy coś takiego, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz w zasadzie je możemy zaatakować i zjeść ich wraz z... No dobra, może bez sojuszników, ale tak, ich też zjemy. Można powiedzieć, że plaga się wreszcie rozkręciła, wreszcie rusza. I trochę żałuję, że nie wziąłem na very hardzie tej modyfikacji, tylko na hardzie sobie puściłem ją. I w sumie tutaj pytanie, czy ta modyfikacja na przykład też jest fajnie współgra z X-Rom AI, bo wtedy rzeczywiście moglibyśmy mieć całkiem niezłe wyzwanie w tym regionie grając. Dobra, rozbijamy Unbound, która no, nie ma za dobrej armii, no ale to, jeżeli pamiętam, to była taka frakcja raczej, to nie były driady, to była raczej taka frakcja, nie wiem, handlarzy, czy coś w ten deseń, agentów. No nie ukrywam, wojny idą na razie mega łatwo, nawraca je też mamy bardzo szybkie, po wojnach kończy z większą ilością manpowera, co mi pozwoliło właśnie rozwinąć Ice Crown Citadel na maksa. Dobra, teraz mamy misję na korupcję pewnego smoka. Wow, co mi zwiększa przychody na danych prowincjach i Cavalry Combat Ability do końca gry dostajemy 5% oraz wprowadzam kolejny... Co? Chwila, to ja myślałem, że jestem na jakimś tutaj bieżącym etapie, ale chyba nie? I nawracamy na plagę, rozprzestrzeniamy ją po całym świecie. Tak, właśnie pomyliłem religię z naszą kulturą. Idiota. Wreszcie mam wojnę z Azjonarub, co daje mi roszczenia do Naxxramasu, jak i kilku innych regionów. Ej, oni nawet wojska jeszcze mają, tylko że to powinny być takie chodzące gluty, znaczy nie gluty, tylko robaki. O, takie coś. Są trochę lepsze od nas militarnie, no ale ja mam no trochę więcej wojska, no i moje wojsko też powstaje z zmarłych. Teraz zobaczyłem, że tutaj mam runklo i od razu mi się przypomina, jak na moim magu, ile ja toreb po prostu z nich robiłem. Masakra, to były pierwsze tysiące golda, które zarobiłem. O nie, murloki. Wojnę z robaczkami trochę przegiąłem. Ja cały czas myślałem, że mogę utworzyć królestwo Ice Crownu, ale nie, bo tutaj muszę zmienić kulturkę oraz moją religię. Lordaeron, teraz dopiero to przeczytałem. Dobra, ale mamy możliwość rozbudowania Fleewix.
jeżeli dobrze widzę, sam daje znowu Siege Ability, Artillery Combat Ability, mega mocny bonus i dostajemy manufakturę i budynki i wszystko tutaj jest i możemy wydobywać Kodo. Dobra, ale tak może w międzyczasie zobaczmy, Lordaeron praktycznie nic nie urósł. Quel Talas, czy tutaj to było od początku? Nie zauważyłem, Khazad Modan urosło, Stormy dalej popodbijało. Na Kalimdorze, z tego co widzę, horda nie powstała, tylko jakieś ziemie centaurów. Nic ciekawego w sumie się tutaj nie dzieje. Okej, okay, teraz misja na Corporadar Wall, wykonana. I kolejne fortece! Ej, to będzie w ogóle do zdobycia? Kolejne, co musimy rozbudować, to Shadow Vault oraz Alder Tar Ramparts. Albo to olać i po prostu rozpocząć inwazję. Co powoduje, że dostajemy nowe misje, tak jak mówiłem. I one prowadzą do upadku właśnie Lordaeronu oraz powołania Arthasa na nowego króla Lisza. I jak chcecie, żebym wam przygotował drugi odcinek z tej modyfikacji i jako Arthas napadł na Eastern Kingdoms, zostawcie 1500 lajków, no to taki odcinek wam przygotuję. A jeżeli poszukujecie ciekawych modyfikacji do Europki, to zapraszam do odcinku z Nicei, gdzie odtwarzam Imperium Aleksandra Wielkiego na modyfikacji Antebellum.